Tak się składa, że już bardzo niedługo wybieram się na pokaz prasowy filmu Solo, A Star Wars Story. Tylko muszę powiedzieć szczerze, że sam pomysł robienia filmu o przygodach młodego Hana Solo jest dla mnie tak niepotrzebny i tak mało kreatywny jak, nie wiem, film o przygodach Obi-Wana na pustyni na Tatooine między 3. a 4. epizodem. Mam nadzieję, że czegoś takiego nigdy nie zrobią, to by było głupie. W to miejsce po prostu wolałbym coś innego, jakiś film z nowymi pomysłami, nowymi postaciami, coś dziejącego się nieco dalej od wydarzeń z którejkolwiek trylogii, zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Tylko że jednocześnie, no trudno mi oczekiwać po filmie Solo czegoś mniej niż po prostu porządnego filmu przygodowego. Słuchajcie, no pisze to Lawrence Kasdan, gość, który zna Gwiezdne Wojny na wylot. Już pisał zresztą Hanna Solo w Imperium Kontratakuje czy Przebudzeniu Mocy. Za kamerą stoi Ron Howard, reżyser z ogromnym dorobkiem, który poza tymi oczywiście produkowanymi taśmowo adaptacjami książek Dana Browna, hej, no za coś trzeba jeździć na starość na wakacje do ciepłych krajów, nie? Ma na koncie parę znakomitych produkcji, z Rush czy Frost Nixon na czele, więc widać, że gość jak chce, to potrafi. Do tego to jest stary wyga, który mógłby nakręcić ten film wybudzony nagle w środku nocy i ściągnięty na plan. Obsada jest nawet bardziej niż obiecująca. Poza zawsze świetnymi Paulem Bettanym i Woodym Harrelsonem, mamy tu też Aldena Ehrenreicha i Donalda Glovera, niesamowicie utalentowanych młodych aktorów. Glover, czego ostatnio się by nie dotknął, czy to filmowo, czy serialowo, czy muzycznie, no to zamienia to w złoto i przedstawiać go chyba nikomu nie trzeba. Ale jeśli ktokolwiek widział Aldena Ehrenreicha w Ave Cezar braci Coenów, no to nie będzie miał żadnych złudzeń, że ten typ ma ogromny potencjał. Jeśli ktoś nie może się do niego ciągle przekonać, to pewnie Alden mu sam zamknie gębę swoim występem. Swoją drogą, z jakiegoś powodu dla całej masy ludzi, aktorstwo najwyraźniej sprowadza się do wyglądania podobnie, a nie, wiecie, grania. I to by było oczywiście absurdalne samo w sobie i raczej nie warte dalszej dyskusji, ale to jest na serio argument, który często jest podawany przeciwko angażowi Aldena Ehrenreicha w roli Hanna Solo. Bo podobno jest jakiś typ, który na jakichś filmikach w internecie wypada bardziej jak Harrison Ford. Tak jakby to był film o Harrisonie Fordzie, ale okej. Okay. Wracając do filmu, fabuła zapowiada się na nader klasyczny heist movie, gdzie grupa bohaterów musi dokonać skoku na coś wartościowego i gdzie pewnie wszystko ostatecznie pójdzie nie tak jak powinno. Poza tym reszta to same stare śmieci. Blastery, przemytnicy, kantyny, no i jeden niepowtarzalny Chewbacca, na którym oczywiście opiera się marketing filmu, bo każdy kojarzy ten wielki, chodzący dywan. I słuchajcie, powiem wam tak. Tutaj z zastrzeżeniem oczywiście jeszcze Hanna Solo nie widziałem, wybieram się tak jak mówiłem na dniach. Może okaże się, że ten film będzie 3 razy lepszy niż to, co mi się wydaje. Albo wręcz przeciwnie, będzie po prostu gorszy niż wszystkie prequele razem wzięte. No na razie tego nie wiem, jak tylko zobaczę film, zweryfikuję swoją opinię, ale chodzi o to, że teraz, patrząc na to wszystko tak z perspektywy, no trudno mi uwierzyć, by ktoś był w stanie popsuć efekt końcowy, mając do dyspozycji tak dobre składniki. Nie sądzę też jednocześnie, by to wszystko gwarantowało zachwycające dzieło, cokolwiek co rzuci nas na kolana, ale to po prostu zapowiada się na sensowny, przygodowy blockbuster, dobry na rozkręcenie sezonu letniego w kinach. I tak jak mówiłem, no nie chciałem tego filmu, ale jeśli już go dostajemy, no to niech to będzie właśnie taka bezpretensjonalna przygoda z bandą przemytników w świecie Star Wars. Naprawdę nie brzmi źle. Oczywiście na pewno słyszeliście o całej dramie za kulisami produkcji tego filmu. Reżyserowie na przykład The Lego Movie czy 21st Jump Street, Phil Lord i Christopher Miller opuścili projekt po pół roku zdjęć, zastąpieni przez wspomnianego Rona Howarda, który podjął się dokończenia tychże zdjęć. Wszystko tak naprawdę poszło o styl pracy Lorda i Millera, którzy zostali dzięki swojej komediowej renomie zatrudnieni, żeby nakręcić właśnie gwiezdnowojenną przygodę, taki luźniejszy film okraszony właśnie ich charakterystycznym humorem. Tyle, że Lord i Miller postanowili, że robią pełnoprawną komedię, korzystając także z masy improwizowanych scen, co również jest ich znakiem charakterystycznym. I w związku z tym nie był zadowolony Lawrence Kasdan, bo modyfikowany był jego scenariusz. Nie był zadowolony też odtwórca głównej roli, Alden Ehrenreich, który nie miał pojęcia, co ma w zasadzie grać, przez co zdezorientowany Lucasfilm wynajął mu trenera aktorstwa, myśląc, że to rozwiąże problem. Ponoć niezadowolona była też reszta obsady, reszta ekipy produkującej film, w związku z chaosem, jaki zapanował na planie. Niezadowoleni byli też reżyserowie,
wie, nie chcąc godzić się na kompromisy. To wszystko po prostu powodowało masę nieporozumień, napięć i rozmaitych problemów na planie. Wiecie, tak duża produkcja jak Solo, no musi być dopięta na ostatni guzik, żeby to jakoś funkcjonowało. Wszystko musi być po prostu zaplanowane, musi być bardzo restrykcyjnie ustalony grafik i tak dalej. No a praca Lorda Millera polegała na improwizowaniu, na znacznie luźniejszym podejściu do kręcenia filmu. Chociażby sam fakt, że kręcili ileś tam ujęć, po prostu pozwalając aktorom na improwizowanie, sprawiało, że kręcenie scen się zwyczajnie wydłużało i cała produkcja, jakby czas trwania tego kręcenia się przedłużał, co już irytowało dużą część ekipy, którzy chcieli iść dalej i robić to, co mieli tak naprawdę zaplanowane. No, ogółem zapanował jeden wielki chaos i choć metody pracy Lorda i Millera mogły się sprawdzać w ich poprzednich filmach, w ich mniejszych, powiedzmy, komediowych produkcjach, tak w przypadku superprodukcji... No nie zażarło. Ciężko powiedzieć, czy błąd popełniła Kathleen Kennedy, w ogóle zatrudniając tę dwójkę i nie ustalając dokładnie warunków pracy, czy może to Lord i Miller zgodzili się na inny układ, niż ostatecznie faktycznie wprowadzali w życie. Tak czy siak, Kathleen Kennedy ponoć nie chciała natychmiast podejmować zbyt gwałtownej decyzji, więc nasza para reżyserów dostawała kolejne szanse, żeby doprowadzić tę produkcję do porządku, ale ostatecznie stało się jasne, że jedyną opcją było pożegnanie się. I widzicie, rzecz w tym, że od momentu, kiedy na planie pojawił się Ron Howard, w zasadzie wszystko ucichło. Żadnych problemów, żadnych konfliktów, produkcja oczywiście się wydłużyła i pochłonęła więcej pieniędzy niż miała, ale trzeba przyznać, że Lucasfilm ugasiło pożar całkiem skutecznie. Przynajmniej nic do nas nie dotarło od tamtej pory. A biorąc pod uwagę, że Howard nakręcił ten film w zasadzie od nowa, bo choćby według Wall Street Journal ponad 70% scen to są właśnie te nakręcone przez Howarda, reszta to jest Lord i Miller, to możemy mieć nadzieję, że tych wszystkich problemów związanych z produkcją nie będzie widać w skończonym filmie. Inaczej niż w przypadku na przykład Rogue One, choć i tam pewnie bez wiedzy zza kulis można było je zignorować albo na przykład przegapić. Jeśli jednak obawiacie się bałaganu w stylu Justice League, to myślę, że spokojnie, raczej nic na to nie wskazuje. No i z racji tego, że już odbyła się uroczysta premiera tego filmu, no to mamy pierwsze opinie i reakcje ludzi z branży odnośnie filmu Solo. I one są wszystkie zasadniczo dosyć pozytywne. Znaczy nikt tam nie mówi oczywiście, że to jest najlepszy film w historii, ani w tym stylu, ale... Większość tych komentarzy wskazuje, że ten film jest naprawdę dobry. Chwaleni są szczególnie Ehrenreich, Glover i Chewbacca. Wow, okej, to by sugerowało, że Chewie wreszcie dostał swój spotlight, wreszcie dostał swoje 5 minut. Mam nadzieję, ściskam kciuki, że tak faktycznie jest w filmie. Lucasfilm zdecydował się też na zdjęcie embargo na recenzję 10 dni przed premierą filmu, co sugeruje, że góra musi być zadowolona z końcowego produktu. No i mam update, bo tak się składa, że kiedy montowałem ten materiał, to pojawiły się recenzje filmu i te są nader pozytywne, aczkolwiek bez szału, procent pozytywnych recenzji wynosi w tym momencie 73%, co nie jest jakimś świetnym wynikiem, ale też myślę wpisuje się w tę narrację, gdzie film jest odbierany raczej okej. Także tragedii nie ma, ale myślę, że jakiś gigantyczny sukces też nie rysuje się na horyzoncie, bo pewnie wpłynie to też na wyniki finansowe filmu. Co ciekawe, wbrew temu, co wiele osób zdaje się sądzić, Solo ma również zarobić naprawdę porządne pieniądze. Już sam weekend otwarcia w USA jest szacowany na 150-170 milionów dolarów, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem, a i pewnie dalej będzie sobie ten film radził całkiem nieźle, bo ci najwięksi konkurenci tak naprawdę wyszli już wcześniej, bo zarówno Infinity War, jak i Deadpool 2 mają swoje premiery przed Solo, więc przed samym Solo rysuje się przynajmniej kilka tygodni w zasadzie braku jakiejś większej konkurencji, więc swoje powinien zarobić. Czy uda mu się osiągnąć miliard dolarów? Wątpię, szczerze mówiąc, bo wokół tego filmu nie ma aż tak wielkiego bazu jak wokół The Last Jedi na przykład, czy ostatnio Infinity War, nie mówi się o nim aż tak dużo. Myślę, że recenzje nie będą też aż tak pozytywne jak w przypadku tamtych filmów, natomiast wydaje mi się, że solidne te 700-800 milionów powinien osiągnąć, a kto wie, nawet na ten miliard również ma szansę, wówczas to byłby gigantyczny sukces. Jak pewnie zauważyliście, kampania tego filmu nie jest aż tak duża, nie jest specjalnie imponująca, zresztą same trailery pojawiały się dosyć późno, poza tymi trailerami też aż tak dużo się nie dzieje, zresztą spójrzcie, jak promowany obficie jest teraz Deadpool 2, który odczekał sobie, aż pojawi się Infinity War i rozpoczął swoją kampanię tak naprawdę od sporego pierdolnięcia, natomiast Solo jest raczej cicho,
Ale kto wie, być może Disney chce po prostu oszczędzić te pieniądze, które wpakował w nieco dłuższą produkcję i po prostu mniej w ten film promując, albo wydaje im się, że po prostu jak mamy Hana Solo i Chewbacca i Sokoła Millennium, to może nie trzeba tego filmu aż tak obficie promować, kto wie. Albo na przykład uznano, że naprawdę dobrze oceniany drugi trailer wystarczy, żeby ściągnąć masę widzów do kina. Oczywiście są też ludzie, którzy otwarcie nawołują do bojkotu tego filmu, bo nie wiem, bo aktor im się nie podoba, albo The Last Jedi ich rozczarował, albo propaganda Social Justice Warriors i poprawności politycznej, czy cokolwiek te przegrywy noszą na swoich sztandarach. Ale szczerze, wszystko wskazuje na to, że jest to po prostu hałaśliwa mniejszość i tak naprawdę na Solo i tak masa ludzi pójdzie do kina. Szczególnie, że do tej pory każdy z filmów Lucasfilm wyprodukowanych już po przejęciu przez Disney był bardzo dobrze przyjmowany, zarówno przez krytyków, ale i widzów, o czym świadczą wysokie noty na CinemaScore, ale i też nieustannie wysokie zarobki. Wiecie, no nie można powiedzieć, że dany cykl filmowy nie cieszy się poparciem fanów i nie jest dobrze przyjmowany, kiedy mówimy o filmach, z których każdy zarabia powyżej miliarda dolarów. I jasne, część osób może tutaj powiedzieć, że no ale to jest siła marki, po prostu ludzie idą na film, bo to Star Wars i nie ma dla nich znaczenia, czy film jest dobry, czy nie, bo idą. Z obowiązku, powiedzmy. No to tutaj pojawia się oczywiście przykład takiego filmu jak Justice League, który też jest częścią cyklu, którego pierwsze filmy zarabiały porządne pieniądze, ale każdy kolejny zarabiał coraz mniej. Także ten ostatni, gdzie mieliśmy i Batmana, który zawsze zarabia duże pieniądze, i Wonder Woman, która wcześniej odniosła duży sukces kasowy, i to nie wystarczyło, żeby w zasadzie zarobić cokolwiek na tej produkcji, więc to tak nie działa. Zobaczymy, być może kolejne filmy ze świata Star Wars będą zarabiały coraz mniej i coraz mniej. Wtedy oczywiście będzie to świadczyło, że publika się odwraca od tych filmów, ale póki co w tym momencie nic na to nie wskazuje. Star Warsy wciąż trzymają się mocno, wciąż ściągają masę ludzi do kina i wiele wskazuje na to, że Solo będzie podobnie, nawet jeśli tego miliarda nie uda się osiągnąć. To będzie też dowód na to, jak wciąż mocną marką jest Star Wars i przy okazji jak dobrze jest zarządzaną. No bo jasne, przytrafił się problem z tą produkcją, zdarza się, ale jeśli mimo tego, mimo też braku jakiejś ogromnej kampanii reklamowej, mimo tylu głosów wątpliwości wobec tej produkcji, a byli tacy ludzie związani z branżą, którzy przypowiadali klapę i brak zainteresowania tym filmem, jeśli mimo tego wszystko uda się Lucasfilmowi zrobić z Solo kolejny na swoim koncie sukces? Czapki z głów. I mówię to jako osoba, która no nie jest fanem tych nowych filmów, bo w sumie poza Rogue One żaden z nich mi się wcale jakoś specjalnie nie podobał, a The Last Jedi to już w ogóle mnie rozczarował. Tylko że właśnie w tym rzecz. Czym innym jest moje subiektywne zdanie, a czym innym próba spojrzenia na to właśnie w kontekście zarobków, odbioru, przyjęcia itd. itd. Więc to są oczywiście kwestie okołofilmowe, które chciałem tutaj omówić, bo myślę, że wokół Solo jest sporo takich dziwnych pogłosek, plotek i tak dalej, przekazywanych pewnie niczym w głuchym telefonie, powtarzanych tu i tam, których nikt za bardzo nie chciał zweryfikować. Więc mam nadzieję, że to wam jakoś uporządkowało, w jakim miejscu jest Solo teraz, przed samą premierą. Natomiast oczywiście po seansie pomówimy już sobie o tym, jakim Solo jest de facto filmem. To będzie, myślę, najciekawsze. Tak jak mówiłem, swój seans mam już bardzo niedługo, konkretnie w piątek. Niestety w piątek, czy raczej stety, bo to też bardzo pozytywna wiadomość, także w piątek wyjeżdżam na Pyrkon na cały weekend, więc też materiał pojawi się raczej dopiero po weekendzie. Natomiast postaram się już w trakcie weekendu jakoś przekazać wam moje takie zdawkowe, powiedzmy, zdanie, jak też jakie wrażenia, powiedzmy, wyniosłem z kina. Dajcie znać, jakie są wasze oczekiwania, powiedzmy, wobec tej produkcji, czy staracie się podejść z otwartą głową, tak jak ja, do Solo, czy może macie jakieś wątpliwości, podzielcie się tym w komentarzach. Na koniec oczywiście słowo o piwie i tak się składa, że no nie mogę sobie odpuścić, bo Pixie Dust, to jest Triple New England IPA z Kingpina, jest naprawdę świetnym piwem. Dostałem dokładnie to, co chciałem, to jest potrójna New England IPA, czyli powinna być tak jak każda triple IPA, bardzo taka ciężka, ekstraktywna, gęsta, rozgrzewająca i tak dalej, ale jednocześnie ma te cechy New England, jest taka bardzo soczkowa, bardzo owocowa, oczywiście dominują tutaj głównie takie żółte, dojrzałe owoce w smaku i zapachu. Ale co najważniejsze, udało się naprawdę utrzymać tę taką gładką, przyjemną fakturę, jaką zwykle mają piwa w stylu New England IPA, także świetna robota, polecam Pixie Dust z Kingpina, doskonałe piwo. Tyle ode mnie, słuchajcie, dzięki za uwagę, widzimy się w materiale, oczywiście poświęconym filmowi Solo, ale też w innych, które już niebawem pojawią się na kanale. Trzymajcie się, cześć!